SK Info. Ferie, jak wiemy, trwają i one trwają również w województwie lubelskim, bo województwo lubelskie jest miejscem prowadzenia różnego rodzaju zorganizowanego wypoczynku dla dzieci. Z innych województw mamy 138 form wypoczynku w województwie lubelskim dla 5,5 tysiąca uczestników. Z kolei do lubelskiego kuratora oświaty zgłoszone zostało 223 formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego dla 8691 dzieci, którzy będą wyjeżdżać do województwa podkarpackiego, małopolskiego czy podlaskiego, albo będą tutaj na terenie województwa lubelskiego. Wszystkie służby są w pełnej gotowości, nie zanotowano żadnych negatywnych zjawisk czy jakichkolwiek zagrożeń. Prowadzi się systematycznie na wielką skalę kontrolę autokarów, zarówno robi to policja, jak i inspekcja transportu drogowego. Dostrzegamy poprawę sytuacji, czyli my dążymy do tego, żeby nie było zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, żeby kierowcy zawsze byli trzeźwi i faktycznie co roku ta sytuacja się poprawia. W tamtym roku duża ilość kontroli pojazdów, ale tylko 20 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. W tym roku 119 kontroli, tylko 2 dowody rejestracyjne zatrzymane. To pokazuje, że kierujący przewoźnicy podchodzą do tego tematu bardzo poważnie. Straż Pożarna z kolei bada wszystkie obiekty, które, w których dzieci przebywają na tych feriach i bada pod kątem tego, czy nie zagrażają ich niebezpieczeństwo, ale też prowadzi szkolenia bardzo pożyteczne dla dzieci, które się udają na ferie zimowe. Przede wszystkim pod kątem niebezpieczeństwa, jakie mogą dzieci spotykać na tych feriach. Mówimy o lodzie, o załamaniach się lodu na zbiornikach wodnych. Trudno wchodzić na lód, który jest w tym momencie już takim bardzo niebezpiecznym, kruchym. Nie wolno się poruszać tam w sposób taki nieodpowiedzialny, samodzielny. Czyli pod pełną kontrolą możemy się poruszać, najlepiej w miejscach do tego typu przeznaczone. Inspekcja sanitarna skontroluje wszystkie zimowiska, na których dzieci będą odpoczywały. Kontrolować będziemy pod kątem stanu sanitarno-higienicznego, jak również doręczać materiały oświatowe promujące zdrowie, właściwy sposób odżywiania się, odpoczywania, nabierania się. Więc krótko mówiąc, na ten moment wszystko jest pod pełną kontrolą i całkowicie bezpieczne dla naszych dzieci, jak i dzieci przebywających tutaj na koloniach w województwie lubelskim. SK Info.